Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Outlaws. Jestem z Wanderwerk, z którym będę waszym gospodarzem. Misje historyczne, prequel, czy tam Marshall Training, trening na szeryfa generalnego, a my kolejnego bandziorę, czy tym razem bandytkę będziemy łapać, czyli krwawą Mary Nash. I zaczynam oczywiście jak zwykle z przytupem. O, mamy od razu Rifle Scope, bardzo dobrze, bo to jest mapka. To jest. Mapa, w której mamy sporo takich miejsc, gdzie można właśnie załatwić kogoś z dystansu, nie? Jak teraz. Dobra, tu można pomknąć skrzynię, zobaczmy co się dzieje. Mamy chyba secret area, który co nam daje, tak swoją drogą? Chuj pająków! O matko bosko! Z jakiegoś powodu pająki w tej grze potrafią strzelać. Tak naprawdę pająki tego nie robią, tylko potrafią co innego robić. Nie wiem, dokładnie znam się na tym gatunku ptasznika, ale mamy tutaj, proszę bardzo, nawiązanie do Indiana Jonesa, czyli kamienną głowę. Skacz, dobra. Okej, okay, teraz możemy zacząć właściwą mapkę. Okej, okay, jak już mówiłem wcześniej, to jest... Tu jest sporo osób, których możemy strzelić z dystansu. Niestety to jeszcze nie jest ten etap, gdzie można było sobie przybliżać widok. Aczkolwiek można już tak było zrobić chyba w wydanym w następnym roku Mysteries of the Seed, który tą samą mechanikę jakby stosował odnośnie właśnie snajperów. Dobra. O, mrzyj koleś. Dobrym pomysłem jest teraz tam wejść i na przykład sobie powystrzelać te całe towarzystwo, które tam się znajduje, tam sobie siedzi, nie? Zwłaszcza, że widzimy, że na horyzoncie jest tutaj Gatling Gun. Za to może spróbować. Oh.
tyle próbowałeś w kwestii Gatlingana? No dobrze, ale póki co mamy tutaj... Możemy... wejść do tego miejsca i sprawdzić, co to jest. To jest eksploracja, przede wszystkim eksploracja, jak mawiał człowiek z wyżyn. Który idiota do mnie strzela. O, to ty, nieboraku. Eliksir mamy dobry, że jest tutaj wszystko. Teraz tak. Pytanie, czy ja mam... Nie, raczej nie, nie ten, nie znaleźliśmy, przypadkiem nie znaleźliśmy shotguna i wątpię, żebyśmy w ogóle znaleźli shotguna na tym etapie gry. Aczkolwiek... wróćmy jeszcze do tego miejsca, z którego przyszliśmy, czyli tutaj. To zdaje się... Właśnie. A skąd oni się pojawili tutaj? Nie wiadomo. Jaki głos w ogóle! Dobra. Okej, weźmy się zbroję Martiego McFly'a. Dzięki temu mamy jakieś tam szanse przeżycia. Dobra. Okej, wszystko ładnie, pięknie, tylko kurde, nie pogardziłbym jakimś shotgunem, bo w sumie loft do tego zbieramy, ale co w związku z tym? Dobra. O, jest ten, jest... Oczywiście nie mam dynamitu. What the shame. Nigdy nie ma dynamitu, gdy jest potrzebny. Może wywołać gruba się, chciałem już mówić, ale sam wylazł. A tak, bo oni sobie zeskakują z tych, tych poziomów, nie? Poziomych części. Taki zeskok im nic nie robi, a za to oni pojawiają się właśnie znienacka dla nas, na nas, za naszymi plecami na przykład. Dobra, sprawdźmy to miejsce, chociaż nie sądzę, żebyśmy tutaj... mieli cokolwiek ciekawego. Okej, okay, dobra, wiecie co? Okay, załatwmy jeszcze tą kwestię tutaj. Aha. W piecu było złoto, no spoko, nie? Dobra, zobaczmy,
Pójdźmy tą drogą, którą ja porzuciłem wcześniej. Czyli tutaj idziemy. Kurde, który idiota do mnie strzela? Naprawdę, no. To się robi mało śmieszne już. Nie widzę cię, kolego. Tak, mogę. Niestety to nie jest gra, w której jeszcze był stosowany headshot. To się dopiero pojawiło wraz z Half-Life'em i chyba nawet Quake'iem. Jedynką. No dobra. Chodźmy w tą stronę, zobaczmy do czego nam to prowadzi nas, ta droga. Aha! To jest to miejsce. Jak tu wpadniemy, to zawsze zginiemy, niezależnie od tego, czy uda nam się zeskoczyć na niższe tutaj partie. To i tak, jak będziemy próbować, będziemy zejść niżej, to zawsze tak zginiemy. Więc jakby tutaj jest ślepa uliczka. Dobra, czyli wróćmy do tego miejsca, z którego tam, które odkryliśmy tam to zejście na dół, dobra? Bo... O, ale bym wam tam kurde wrzucił dynamita. Zresztą nie, tam nikogo nie ma, do kogo ja kurde mogę wrzucić tego dynamita. Byłoby to zwykłe marnotrawstwo amunicji. Ale ciebie nie zmarnuję amunicji. O nie, nie zmarnuję na ciebie amunicji. Dobra, pozbądźmy się tutaj tych cwaniaków. Nie żyjesz? I bardzo dobrze. Oj, mam tego amunicjonem do pistoletu. To nie jest dobrze. To nie jest specjalnie dobrze. Dobra, pozbieramy. Może tutaj ci goście będą mieli. Na razie, kurde, same jebane lofty. Okej, tu jest amunicja do... tak, do pistoletu. Świetnie, bullety. Kartridże. Ważne, że jest amunicja do tego, co mamy, nie? A zamiast do, na przykład do... Do czego? Do... O, krąbar przy okazji znalazłem. Ciekawe, do czego mi się przyda. Jeśli ma być 4, to nie pamiętam dokładnie tej mapy. Ale... Zaraz, tutaj już byłem, to wróciłem się. Okej, okay, czyli jeszcze raz, spokojnie. Uno momento, señorita, por favor. No.
A, bo tu jeszcze jest przejście. Okej. No wreszcie, kurde, jakiś shotgun. Ty tylko jakiś przyzwoity, proszę bardzo. Nie zgadnę, to będzie stack, a to będzie wymagało obrazki. Okej. No to otwierajmy. A tak, bo dzięki temu jesteśmy na pieprzonym pięterku. No dobra. Patrzę na czas. Jeszcze trochę nam czasu zostało, więc nie ma spiny. Idiota do mnie strzela. Dynamit. Okej, to jest zamknięte. Dobra, myślałem, że to jest... jakieś przejście. No, spróbuję. Tyle w temacie. Ode mnie kolego dostaniesz, będziesz próbował mi tutaj strzelać do mnie. Ale urwał, ale to było dobre. Aż chce się rzec. Dobra. 8 loftów w takim jednej paczuszce jest całkiem. No dobra. Apteczki też się przydadzą. A widzicie, bo tu już mamy zejście na takie niższe, lepsze poziomy. Okej. Apteczka też się przyda. Ała! Okej, mamy braski. To jest najważniejsze teraz w tym momencie. Don't be a fool, Marshall. No braski, co? Co, całą drogę jeszcze raz? Dobra, trudno. Może nie całą, ale mimo wszystko. Zastanawiam się, czy tu nie było... Nie, tu raczej nie było żadnych drzwi, a tak jakby pomieszczenie było specjalnie zrobione właśnie po to, żeby można było tam sobie dojść. Zleciałeś, kolego, i poleciałeś. To. Nie to. To. I braski pozwala nam otworzyć. Ała! Don't be a fool, Marshall!
deska jest zrobiona z azbestu. Aha, rozumiem, że tutaj można spokojnie się... Dobra. Oła, oła, oła. Widzieliście? Jak tylko przyszedłem tylko... Z tego... Przyszedłem tylko... poszedłem do nich bardzo blisko, to oni od razu mieli nad jedną dużą przewagę. No dobra. Co dalej? A, tu jest zejście. Rozumieć. Kolejne złoto. A złoto to punkty, a punkty to awanse. Ała, ja sobie źle poszedłem tutaj chyba. Zaraz, moment. A, bo to jest jeszcze przejście. Nie, dobrze. Moment, pogubiłem się chwileczkę. Okej, to będzie chyba bossa, raczej bossowa. Pani boss, czyli... Więc zapisujemy, żeby nas przypadkiem nie stegowała. Trzeba być ostrożnym, bo jeżeli trafią tylko w ten dem, to będzie z nami koniec. Ona tam jest, ja ją słyszę. Okej, trzeba wziąć się za noże. Widzę cię, Szymato. Proszę bardzo. Padła! Zgiń. Jest jeszcze ponoć kod w tej grze na to, aby lepiej ten... Boże, lepiej, żeby dalej przeciwnicy po oberwaniu z obrzyna, czy tam z shotguna, czy innego innej dwórki, żeby się dalej od ten odlatywali, nie? Generalnie chyba z każdej broni to jest, to się tyczy. Jupi-a-ja, jupi-jej, jupi-a-ja-jej. Dobra. Chodzimy chyba, nie? Wracam do naszego kunia. Wiernego rumaka. Pamiętaj, jak się nazywał koń Lucky Luke'a, tak swoją drogą?
Bo chyba miał jakieś imię. Dobra. Bloody Mary nasz pobita. Prawie 11, ponad 12 tysięcy. I proszę bardzo, jesteśmy deputy. A ponieważ jesteśmy deputy, to możemy już wejść do pierwszego domku, czego oczywiście teraz nie zrobię, bo będę... Zrobię to w ostatnim odcinku tej serii, mi się wydaje. Póki co mamy... To jest chyba B. Z Buckshota Billa Morgana. I to jest postać specjalnie dla tej mini kampanii zrobiona. Bloody Mary Nash pojawiała się w oryginalnej grze jako partnerka doktora Death. Tak samo Blood Eye Team był tym konduktorem w pociągu, którego zabijaliśmy. No i Spitin Sanchez też jest, pojawia się w drugiej planszy w oryginalnej kampanii. Buckshot, Bill Morgan i Dynamite Dick pojawiają się ekskluzywnie dla tej właśnie mini kampanii. Możemy sobie zobaczyć nasze, pochwalić się naszymi dotychczasowymi tymi działaniami. Proszę bardzo. Bloody Mary Nash, Black Eye Team. No i tutaj mamy tego Dicka, nie? Zostało jeszcze dwóch. Dwóch złoczyńców do zabicia, co za tym trzy odcinki. Przed nami odcinek z dwoma odcinek z Buckshot Billem Morganem, odcinek ze Spitem Man Sanchezem i bonusowy odcinek pokazujący, co się za tymi domkami kryje. Dobrze, moi kochani, ja bym News Vandalf, to było Outlaws z następnego odcinka. Na razie, cześć.